Cześć! Witajcie w pierwszej lekcji w roku 2022. Jeszcze nie widzieliśmy się w tym roku, więc szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego. To zwykle jest dosyć trudne słowo do wypowiedzenia. Szczęśliwego. Bo mamy tutaj szy i si. Ja często słyszę pytanie, jaka jest różnica między szy i si, bo ja nie słyszę żadnej różnicy. Jeśli nie słyszycie różnicy między szy i si, to jest normalne, jeśli uczycie się polskiego kilka miesięcy. To naprawdę jest taka subtelna różnica dla osób, które nie są Polakami. I w tej lekcji nauczę Was, jak poprawnie, to znaczy dobrze, wymawiać, mówić szy i si. A jeśli chcecie zobaczyć więcej lekcji polskiego ze mną, to zapraszam Was serdecznie na moją stronę polishwithdorota.pl. Znajdziecie tam bardzo praktyczne kursy wideo, a jeśli zapiszecie się na mój newsletter, dostaniecie dostęp do jednego kursu wideo za darmo i będziecie mieć też dostęp do ekskluzywnych lekcji wideo. W tej chwili jest już 10 takich lekcji i każda z tych lekcji jest z ćwiczeniami. Zapraszam serdecznie, polishwithdorota.pl. A teraz zaczynamy już lekcję na temat szy i si. Tutaj na YouTubie nauczę Was, jak wymawiać szy i si, a w lekcji z newslettera nauczę Was, jaka jest różnica między dż, dz i dzi. I w tej lekcji z newslettera będą ćwiczenia i do wymowy dz, dż, dzi i do wymowy szy, si. Także zapraszam serdecznie. Jeśli zapisaliście się do newslettera, to po prostu sprawdźcie swój e-mail. Zaczynamy od sz. Szy piszemy jako sz. I to jest bardzo podobny dźwięk do szy w angielskich słowach, na przykład shampoo albo cash. Ale po polsku to szy jest trochę bardziej twarde. Mówimy sz. Moje usta wyglądają tak. Sz. Widać moje górne i dolne zęby. Sz. Tak? A mój język jest z tyłu, tak na środku i jest taki trochę ściśnięty. Sz. A oto kilka słów, gdzie mamy dźwięk sz. Obserwujcie moje usta. Szampon. Szafa. Poszłam. Mieszkasz. Kosz. Koszyk. Robisz. A więc to jest szy. Posłuchajcie jeszcze słów, gdzie słyszymy szy, ale nie piszemy szy. Mąż. kucharz, lekarz, pomóż, popatrz. Tutaj, gdzie słyszycie szy? Mąż, popatrz, pomóż. Na końcu. I kiedy na końcu jest ży, które możemy zapisać jako z z kropką albo rz, mówimy szy. To jest normalne, naturalne i tak się po prostu dzieje, kiedy mówimy. Mówię, to mój mąż. Nie mówię mąż. Nie. Mówię, to dobry lekarz. Nie dobry lekarz. Nie. Mąż, lekarz. Ale ży czytamy jako szy nie tylko na końcu słowa. Czasami też przed i po kilku literach ży czytamy jak szy. Posłuchajcie przykładów. Książka, krzesło, 3, przepraszam, wyższy, zmierzch, chrzan. W tych wszystkich słowach ży pisane jako rz albo z z kropką czytamy jak sz, chrzan, 3, książka. To jest normalne i naturalne. I tak jest, kiedy mamy literki p, ty, k, szy i ch. Kiedy ży jest przed albo po tych literach, czytamy je jako szy. A jak mówimy si? Kiedy mówię si, moje usta wyglądają tak. Si, si. Podnoszę tutaj te części ust. Si, si. Moje usta są trochę szerzej i też widać tylko moje górne zęby. Si, si. Mój język jest si, troszkę niżej, jest taki płaski. I ja też czuję, jak mój język dotyka trochę moich zębów. Najważniejsze jest to, żebyście tu podnieśli usta do góry. I dolna warga też troszkę do góry. Uwaga, różnica między sz i ś. Obserwujcie moje usta. Widzicie różnicę? Słyszycie różnicę? Jest naprawdę nieduża, ale jednak różnica. A oto kilka słów, gdzie mamy si. Środa, święto, coś, siostra, Kasia, siebie. Hej! Ale w słowach siostra, Kasia, siebie nie ma si. Jest. Mówimy si, ale piszemy si. Dźwięk si możemy zapisać na dwa sposoby. Po pierwsze, jako s z kreską, tak jak w słowie środa, a po drugie, jako si. Tak jak w słowie siostra, na przykład. Kiedy piszemy si, kiedy potem mamy litery a, e, i, o, u i to może być u otwarte albo u zamknięte, on, en. Więc nie piszemy si, to znaczy s z kreską plus a. Nigdy tak nie piszemy. Wtedy piszemy tylko S i A. Jak w słowie Kasia. Nie piszemy S z kreską plus O. Wtedy piszemy S i O, tak jak w słowie siostra. I tak się dzieje ze wszystkimi tymi literkami A, E, I, O, U, O, E. Dlatego piszemy siostra, S-I, ale czytamy siostra. I zawsze S-I po polsku czytamy jak si, nie si. No dobrze, bardzo rzadko. Na przykład sigma czytamy jako SI, ale 99% słów, które mają SI, czytamy jak si. Siostra, Kasia, siebie. Podsumowanie. Kiedy mówię szy, moje usta wyglądają tak. Sz. Kiedy mówię si, moje usta wyglądają tak. Ś, sz, ś, sz, ś. Posłuchajcie kilku słów, które są bardzo podobne, w których jest szy i si. I obserwujcie moje usta. Kasza, Kasia. Kasza, Kasia. Kosz, koś, kosz, koś. Szyła, siła, szyła, siła. A na koniec mam jeszcze dla Was taką bardzo praktyczną informację o tym, kiedy piszemy szy, a kiedy si. Bo często widzę ten błąd, a to jest bardzo, bardzo łatwe. Uwaga! W czasie teraźniejszym w formie ty prawie zawsze piszemy szy. S, Z. Masz, robisz, czytasz, mieszkasz. Jest tylko jeden wyjątek, jedna nieregularna forma. Jaka? Jesteś. Tutaj piszemy S z kreską, ale wszystkie inne formy mają na końcu szy. Ty teraz robisz, ty teraz masz, ty teraz mieszkasz. A w czasie przeszłym wszystkie, absolutnie wszystkie formy ty mają na końcu si, to znaczy S z kreską. Na przykład byłeś, byłaś, robiłeś, robiłaś, miałeś, miałaś i tak dalej, i tak dalej. Czas teraźniejszy? Szy. Jeden wyjątek? Jesteś. Czas przeszły? Si. Byłeś, byłaś. Mam dla Was jeszcze zadanie domowe. Proszę w domu czytać te słowa. Proszę po prostu zatrzymajcie to wideo, po prostu zróbcie pauzę i czytajcie te słowa, bardzo wyraźnie mówiąc szy i si. Możecie wziąć lusterko albo telefon i obserwować swoje usta. Mówić kasza, kasia, kasza, kasia. Możecie też robić takie ćwiczenie. Sz, ś, sz, ś, sz, ś. W ten sposób nauczycie się, jaka jest różnica między tymi dwoma dźwiękami. To koniec naszej lekcji. Dziękuję Wam bardzo i pamiętajcie, że w dzisiejszym newsletterze jest też druga lekcja fonetyczna na temat różnicy między dż, dz i dzi. I w tej lekcji są ćwiczenia nie tylko o dż, dz, dzi, ale też o różnicy między szy i si. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia w następnej lekcji. Miłego dnia i pa pa!